Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj rozmowa z prezesem Polskiej Izby Ochrony, Marcinem Pyclikiem, który można było powiedzieć prywatnie jest również prezesem Agencji Ochrony Konwój z Krakowa, więc no, tutaj jest takie troszkę dwuwymiarowe spojrzenie na to, o czym poprosiłem, że porozmawiamy. Marcin, no ceny, rosną te ceny. Powiedz mi, czy w ogóle ktokolwiek skorzysta na tym, że te ceny w tej chwili rosną w górę, że te koszty rosną w górę? Czy jest jakikolwiek wygrany z tej sytuacji? Moim zdaniem na pewno wygrany jest pracownik, ponieważ no, jest inflacja niemal 20%, 17 z groszami w ostatnim miesiącu. Więc jeżeli mówimy o podwyżce 20% dla pracownika, no to na pewno jemu się to należy. Troszkę jest taki paradoks. Ja ostatnio usłyszałem, że prognozuje się, że w najbliższych miesiącach czy w przyszłym roku pracę straci 25 tysięcy pracowników ochrony. Czyli zobacz, z jednej strony mówisz, że no, pracownicy ochrony w pewnym sensie zyskają, bo dostaną więcej pieniędzy, ale tak naprawdę za chwilę stracą pracę, dlatego że te stawki będą no, trudne do wytrzymania dla klientów. I pytanie jest takie, czy my jesteśmy przygotowani na to? To znaczy, czy agencje ochrony są przygotowane na to, żeby coś zaproponować innego tym klientom, tak, żeby no, ta strata nie była taka bolesna? Agencje ochrony są przygotowywane już od dobrych kilku lat. Pierwszym taką sytuacją, gdzie taką alarmową było składkowanie umów zleceń, później wprowadzenie płacy minimalnej. To spowodowało, że agencje ochrony musiały szukać rozwiązań alternatywy. Tymi rozwiązaniami alternatywnymi jest takim rozwiązaniem jest technika, analityka, platformy do monitoringu wizyjnego, do monitoringu alarmowego, z tym, że ten monitoring alarmowy no, istniał od wielu, wielu lat, natomiast monitoring wizyjny rozwija się. Tam, gdzie ten pracownik ochrony jest potrzebny, tam on będzie. Więc ja myślę, że jeżeli pracownik ochrony, czy dwóch pracowników ochrony, czy trzech w danym obiekcie ma zadania, to oni po prostu zostaną. Uważam, że na pewno to wymusi profesjonalizację służb ochrony. Natomiast jestem optymistą. No oczywiście się zgadzam, że te rozwiązania technologiczne są dostępne. One już od wielu lat są, one się rozwijają. Ta analityka, te systemy do dozoru, zdalnego dozoru wideo, to jest super. Natomiast ja tak naprawdę martwię się o to, czy taka standardowa polska agencja ochrony dysponuje handlowcem, który przyjdzie do klienta i będzie potrafił zamienić tego pracownika ochrony fizycznej, który tam od lat był, na rozwiązania nowoczesne. Czy ten handlowiec agencji ochrony, czy w ogóle ta agencja ochrony, czy ona dostosuje marketing i komunikację taką marketingową i sprzedaż do tego, żeby można było to sprzedać, bo czy widzicie tutaj jakieś takie działania, czy może macie w planach takie działania właśnie typu szkoleń takich prosprzedażowych, jeśli o nowe o technologię? Czy myśleliście może o tym kierunku, żeby troszkę wesprzeć tę agencję, ale w takim właśnie obszarze marketingowym i sprzedażowym w zakresie tych nowoczesnych technologii? Myślę, że jest to jakaś nisza, ponieważ wiemy jak, ale no, trzeba to jeszcze sprzedać, tak? No właśnie. Tak jak trener, który jest świetnym piłkarzem, ale nie umie tego przekazać zawodnikom. Tak, no, myślę, że jesteśmy platformą do tego, żeby takie szkolenia marketingowe, jakieś systemy, jakby to nazwać, e-learning czy coś takiego wdrażać. Tak, no na pewno taka konferencja jak dzisiaj no jest płaszczyzną do tego, żeby no, zgłaszać takie chociażby potrzeby, takie luki. Staram się jakoś tutaj... Ja tego nie wskazuję jako luki, tylko to takie nie, po prostu jest to pytanie, czy to nie jest właśnie takie miejsce, gdzie można byłoby powalczyć i poedukować w formie takiego wsparcia dla nich, żeby właśnie... Jest, to jest, zgadzam się. Jest i bardzo, bardzo poważnie bierzemy to pod rozwagę. Nie tylko szkolenia specjalistyczne, ale też szkolenia jak to sprzedać, specjalistyczną wiedzę sprzedać. Tak. Jak przekonać klienta, pokazać mu, że jest to potrzebne i jest to odpowiedzią na jego
No tak, bo często inżynier, nawet najlepszy, on nie jest, on często nie potrafi sprzedać tej swojej wiedzy. Dokładnie. Marcin, no bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Gratuluję 23. konferencji. Jak zwykle to jest wszystko fantastycznie przygotowane. W tym roku jest troszkę nowa konwencja chyba. Powiem szczerze, mnie troszkę to pociągnęło, powiem Ci, tak mówię, wow, jest inaczej, te debaty bardzo fajne, mi się podoba, powiem tak, także gratuluję i do zobaczenia na wiosnę zapewne. Tak, no, dwie konferencje w roku, przyjęliśmy taki standard, to już 23. No, mam nadzieję, że starczy nam pomysłów na i do 30 dobijemy. No pewnie, wszystkiego najlepszego. Dzięki, dziękuję. Cześć.